Witajcie kochani. W dzisiejszym malutkim programie chciałem mówić, skąd się biorą choroby nowotworowe. A więc choroby nowotworowe biorą się przeważnie z tego, co my jemy, z tego, co po prostu spożywamy, tak? Ja bym proponował Państwu spożywanie jedzenia owoców, warzyw jak najbardziej naturalnych. Jeżeli macie możliwość zrobienia własnego ogrodu, własnego ogródka, gdzie będziecie mieć własną marchę, własne ziemniaki, własną rzodkiewkę, własne owoce, jabłka, własne gruszki i innego rodzaju owoce, agres czy inne, czy porzeczki, tym lepiej. Po prostu, żeby mieć własne warzywa i owoce, bo dzięki temu będziecie mogli po prostu spożywać czy marmelady, czy ewentualnie kompoty, które są mniej więcej naturalne i nie przysporzą Wam raka, ani nie przysporzą Wam nowotworów w organizmie. Drugim takim faktorem, który może też oddziaływać na nasze nowotwory, to jest miejsce, w którym mieszkamy. Jeżeli mamy lakier chemootwardzalny na naszej podłodze, no to wówczas wiadomo, że ten rakier będzie parował lata całe. 30 lat, 20 lat będzie po prostu cały czas parował i my będziemy to wdychać. Także jeżeli mamy pomalowane podłogi lakierem chemootwardzalnym, to może też być faktor, który wpłynie, że mamy raka, że po prostu źle się czujemy. Ja bym zwrócił Państwu uwagę na to, jak wyglądają Wasze mieszkania, ponieważ niektóre tworzywa, które są stosowane do Waszych mebli, po prostu wykładziny, które są na ścianach, jak też lentex, który jest po prostu na Waszych podłogach położony. Wiadomo, że jest rakotwórczy, w wielu blokach jest położony po prostu lentex do dzisiaj jeszcze i ta wykładzina po prostu jest w wielu blokach w Polsce. Także zwracam Wam uwagę, że to po prostu powoduje raka, jak również eternit, który jest na budynkach, który jest na wielu miejscach jeszcze stosowany w Polsce i nie tylko. Po prostu ten eternit trzeba po prostu zutylizować, oddać go do odpowiedniego miejsca i zrobić nowy dach, który jest albo z innego tworzywa, albo z drewna, albo z czegokolwiek innego, ale nie z eternitu, który jest totalnie rakotwórczy. Potem jeszcze następnym faktorem, który może sprowokować nam nowotwór, no to są po prostu anteny do telefonii komórkowej. Jeżeli takie anteny znajdują się w pobliżu naszego domu, naszego bloku lub są zamontowane na naszym bloku, no to niestety, drodzy kochani, będą nas totalnie rozstrajać. Raz, że nie będziemy mogli się skupić, bo te frakcje są bardzo silne, nie będziemy mogli się pozbierać z myślami własnymi dzięki właśnie tym antenom, a drugim takim faktorem jest to, że ich szkodliwy wpływ na organizm ludzki jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Ja znam osoby, które już po prostu są na drugim świecie, byli to moi sąsiedzi, no po prostu dzięki temu, że mieszkali i mieli koło swojego domu antenę do telefonii komórkowej, wylądowali już na drugim świecie. Nie ma ich między nami, po prostu mieli raka i niestety to ciało materialne musieli opuścić. Także te choroby nowotworowe są bardzo nieprzyjemne i ja jeszcze chciałbym dodać, iż czerniaki tworzą się na skórze, ponieważ jeżeli jest duże napromieniowanie słoneczne, nie jest założona odpowiednia protekcja przeciw słońcu, też można po prostu się nabawić odpowiedniego nowotworu, ponieważ ciągłe nastawianie skóry na działanie słonecznych, promieni słonecznych może też wywołać nowotwór u ludzi, którzy po prostu nie dbają o siebie. Jak po prostu sobie radzić z nowotworem? No ja bym powiedział tak. Pierwszym takim owocem, którym bym polecał Wam wszystkim, drodzy kochani, to jest spożywanie soku z noni, z mangostanu, spożywanie dużej ilości czosnku w jakiejkolwiek formie, czy to mogą być sałatki, czy to mogą być jakieś przetwory lub jedzenie robione na czosnku. Czosnek jest antybakteryjny, jest naturalnym antybiotykiem i może Wam, drodzy kochani, pomóc właśnie przy nowotworach. Jak również spożywanie moreli i pestek od moreli spowoduje to, że możecie skutecznie zawalczyć właśnie z rakiem. Duże ilości moreli, jeszcze raz powtarzam, pestki od słodkiej moreli mają działanie antyrakotwórcze, jak również migdały. Migdały, które tutaj rosną obficie w Hiszpanii, spożywanie migdałów powoduje, że możemy sobie poradzić z nowotworem. Jeżeli już osoby są w bardzo
jakby zaawansowanym nowotworze, no to też polecam Wam kąpiele w wodach. Tutaj właśnie mamy w naszym, koło naszego miasta w Durgal źródło Ulkisar, które jest bardzo pozytywnie promieniujące. Ona promieniuje na 30 promieniowania pozytywnej energii. Przyjeżdżają tam ludzie z wielu zakątków Hiszpanii i nie tylko, by kąpać się w tych jego wodach. I ta woda jest bardzo specjalna, może Was, drodzy kochani, uzdrowić, może spowodować Wasze lepsze samopoczucie, jeżeli już macie przypadki bardzo ciężkie, i spowoduje to, że wrócicie powoli, powoli do zdrowia, do swojej normalnej formy. Także na marginesie polecam Wam również stosowanie naszego promiennika, który jest rewelacyjny, który jest bardzo dobry, jest zrobiony z minerałów naturalnych, można na linku pod naszym YouTube'em zakupić. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.